Postanowiliśmy, że z tej racji, że mamy nadzwyczajnego sportowca, pana Pawła Jaruszka, który jest olimpijczykiem z Rio de Janeiro, postanowiliśmy, żeby wykorzystać właśnie tą jego osobę do promocji miasta, a przy okazji możemy wspomóc jego przygotowania do kolejnej olimpiady, więc w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę w zasadzie na sponsoring. Będzie to kwota 7000 zł, która zostanie przekazana tylko w tym roku za właśnie prezentację wizerunku miasta, prezentację dzierżoniowa na wszystkich zawodach sportowych, które w tym roku pan Paweł Juraszek będzie odbywał w Polsce. Samym sukcesem jest właśnie udział w olimpiadzie. Z racji wieku młodego nie osiągnął takiego wyniku sportowego, na jaki on sam liczył, ale powiedział oczywiście, że będzie konsekwentnie przygotowywał się do następnych Igrzysk Olimpijskich, gdzie już będzie w takim wieku, gdzie właśnie zdobywa się sukcesy, szczególnie na tych dystansach sprinterskich, w których on się specjalizuje, i poprosił, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy w jakimś tam niewielkim zakresie wsparli te jego przygotowania. I właśnie dzisiaj to jest tak jakby pokłosie tych naszych ustaleń poolimpijskich. W tym roku to jest kwota, tak mówię, 7 tysięcy. Oprócz tego oczywiście dofinansowujemy działalność klubu sportowego MKS 9, w którym Paweł trenuje, kwotą 36 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że w przyszłym roku będziemy kontynuowali tą umowę sponsorską i pewnie też kwota będzie troszkę inna, zwiększona. Natomiast tutaj pan Paweł jest zadowolony z tej kwoty, z tej naszej pomocy, bo wiadomo, że jesteśmy jedną z wielu instytucji wspierających, czy jednym z wielu sponsorów. Budowa formy, budowa wizerunku i tak powiem, przygotowanie się do olimpiady pewnie będzie wymagało znacznie większych kwot, ale grosz do grosza zbierając, na pewno pan Paweł świetnie się przygotuje i ten wynik sportowy w 2020 roku będzie znakomity. A między innymi zyska na tym dzierżoniu, bo będziemy wymieniani, że to jest zawodnik i mieszkaniec Dzierżoniowa. Dzierżoniów jako pierwszy mi w ogóle jakoś tam zadeklarował się, że pomoże Urząd Miasta, i z czego byłem strasznie zadowolony, bo szukałem wcześniej pomocy, a od urzędu od razu słyszałem, że taką pomoc otrzymam. Ustaliliśmy kwartalnie, że będę się rozliczał z promocji miasta. Teraz jest początek dopiero sezonu tak naprawdę, więc te przygotowania są w miarę jeszcze spokojne, chociaż no, ciężko jest, mimo że początek. Na razie jakieś spokojne wejście w sezon, w wodzie, takie w miarę jakieś wytrzymałościowe treningi. Powoli, powoli będzie się ruszało.